Czerwony Żółw według mnie łączy ze sobą te dwa elementy, które są potrzebne, żeby film odniósł sukces. Z jednej strony podoba się publiczności, z drugiej jest po prostu świetnie zrealizowany i wyjątkowy też na gruncie zarówno animacji, jak i nawet animacji ze studia Ghibli. Jak się patrzy na ten film, to można sobie wyobrazić, że się jest na plaży nad morzem. Świetny drugi plan w wykonaniu krabów. Wydaje mi się, że Czerwony Żółw wygrał dlatego, że jest to taki film, który z jednej strony mówi bardzo wiele, ale przy tym nie posługuje się też słowami. Jest to taki obraz, który pozostawia bardzo wiele pola do interpretacji. Pokazuje bardzo proste rzeczy w prostym języku, co w obecnych czasach nie jest już takie proste. Zwłaszcza, że świat jest teraz bardzo niebezpieczny, zagmatwany, natomiast Żółw, można powiedzieć, że nawet dzięki takiemu swojemu prostemu językowi mówi jasno, o co chodzi. Niczego nie zakrywa, nie przykrywa. Czerwony Żółw to piękna animacja, cudowna muzyka, historia, która wbrew pozorom nie tylko ciekawa dla miłośników żółwi i rozbitków, ale też samo życie. Bardzo podobała mi się historia rozbitka, który trafia na bezludną wyspę, usiłuje się z niej wydostać, a tak naprawdę po pewnym czasie okazuje się, że to zdarzenie ma głębszy sens i ma sens, który nadaje ton jego życiu. Czerwony Żółw to jest przede wszystkim prosta, piękna, wyciszona opowieść o pokonywaniu własnych słabości, o tym, jak przekuć słabość w siłę. I ta historia może się właściwie zakończyć taką puentą, którą możemy zawrzeć w pytaniu, a czym lub kim jest dla ciebie Czerwony Żółw?